Minął już rok od czasu, kiedy opublikowaliśmy pierwszy film na portalu YouTube. Naszą ideą było i nadal jest pokazywanie Wam świata hydrostrumieniowej technologii nie tylko od strony technicznej, ale również danie możliwości poobcowania z maszyną i wspólną kreację. Co to jest WaterJet, jak to działa, z czego się składa, jakie są jego możliwości? To są podstawowe pytania, na które znajdziecie odpowiedź na naszym kanale. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że tak wiele osób podjęło współpracę przy tworzeniu i wycinaniu różnych elementów do swoich projektów. Dzięki maszynie wycięliśmy elementy do tworzenia biżuterii, szablon prasłowiańskiego wzoru, składane paleniska i grille, instrument muzyczny, różne loga, noże, spersonalizowaną osłonę sprzęgła motocykla, narzędzia do ustawiania zbieżności i wiele, wiele więcej. Testowaliśmy moc maszyny, odkrywając, co kryje przecięte na pół wnętrze przedmiotów codziennego użytku. Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, gdzie na co dzień pracują nasze maszyny, jak na przykład Glasso, Stal Service, Szkłoland i Metal Expert. A w przyszłości, zapewniam Was, będzie tych przykładów o wiele, wiele więcej. Mamy zaplanowanych wiele ciekawych projektów i spotkań, które chcemy zrealizować, ale ta niewiedza, czy ktoś z Was zgłosi się do nas, aby zrealizować jakiś własny projekt, powoduje, że mam ciarki na ciele, bo to zawsze jest wielka niespodzianka. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was mały upominek. Upominek, który jakby nie inaczej został wycięty na naszej maszynie WaterJet. Jest to wielofunkcyjny bryloczek, dzięki któremu kilka podstawowych narzędzi będziecie mieć zawsze przy sobie. Jak już zdążyliście zauważyć, ten multitool, a przy okazji widzicie, jak on się prezentuje jako bryloczek do kluczy, przypomina najważniejsze urządzenie pomiarowe, czyli suwmiarkę. Aby otrzymać ten prezent, wystarczy, że zostawicie komentarz multitool i każdej osobie wyślemy taki prezent z okazji naszej rocznicy. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście. Aha, jeszcze pokażę Wam, co się dzieje u nas na stole. Jesteśmy w trakcie realizowania jednego z projektów, a będzie nim głośnik Bluetooth, oto dawca. Chcemy go tak przerobić, aby sprawdzał się jako urządzenie do live performance'u na ulicy. Jeżeli macie jakieś pomysły co do kształtu, bądź co powinien zawierać, jakie dodatkowe rzeczy, dajcie znać w komentarzu. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!